Niezależnie od tego, czy uznamy Wojnę Dwóch Róż za przedłużenie Wojny Stuletniej, czy też za całkowicie osobny konflikt, jest to ten typ wydarzenia historycznego, który ma tyle wspólnego z losami naszego kraju, co niepodległość San Marino albo pogoda na Alasce. Wynika to z tego prostego faktu, że jest to konflikt domowy. Powiedzielibyśmy nawet wojna domowa, której przebieg przypomina miejscami fabułę wybranych wątków Gry o Tron. Toczy się ona pomiędzy rodem Lancasterów a Yorków. Żeby już na początku utrudnić ci zidentyfikowanie, kto jest kim, rody te mają prawie takie same herby. A ponieważ najważniejszym wspólnym motywem są właśnie róże, stąd nazwa całego konfliktu zbrojnego trwającego od 1455 aż do 1485 roku. I ktoś mógłby powiedzieć, że przecież kolory tych herbów są od siebie skrajnie różne i nie da się tego pomylić. I w sumie racja, ma to sens, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie iść przez kolejne 50 czy tam 70 lat życia z wiedzą na temat tego, jaki kolor róży w herbie mają Lancasterowie. No po prostu nie mieści mi się to w głowie i mimo, że sam przygotowuję ten materiał, dalej nie wiem. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Gdy w Europie toczyła się wojna stuletnia i kolejni angielscy władcy razem z francuskimi okładali się i walczyli o wpływy, w samej Anglii od lat dynastie i rody królewskie umacniały swoją pozycję, by wreszcie przejąć władzę. Good things happen to good people. W 1455 roku pierwszy nie wytrzymał tego wyścigu Ryszard z rodziny Yorków, który zebrał lojalnych mu wasali i Edmunda Lancastera, no i zabił go w bitwie. And the butchery begins. Chociaż z punktu widzenia militarnego to starcie nic praktycznie nie znaczyło, to Yorkowie przy użyciu niespełna 3000 żołnierzy w trakcie jednego dnia zabili głównego pretendenta do tronu, wzięli do niewoli panującego w tamtym czasie króla Anglii Henryka i jeszcze dodatkowo ogłosili członka swojej rodziny królewskiej, no właśnie, królem. Potem stało się coś dziwnego, bo sojusznicy Yorków pomimo tego oszałamiającego sukcesu, po tym jak Yorkowie doszli do władzy, przeszli na stronę przegranych, czyli Lancasterów, i chwilę później to Lancasterowie wrócili do władzy na czele z Henrykiem VI. Stało się to za sprawą m.in. działań Ryszarda z Warwick, którego historycy określą jako twórcę królów i chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. No a jeśli trzeba by było, to chodzi o to, że z kim trzymał Ryszard, no to ta rodzina akurat była wtedy przy władzy. Dopóki nie zabito Ryszarda, bo wtedy już ktoś inny był przy władzy, a nie ci, z którymi był Ryszard, bo Ryszard już nie żył. Czy to jest jasne? Po kolejnej bitwie znowu doszło do zmian w tym, kto kogo popiera i na tron powrócił Edward York, czyli ten zwycięzca z 1455 roku. Tym razem doszedł do władzy po bitwie, która miała naprawdę duże znaczenie, bo nie umarło tam kilkunastu czy kilkuset ludzi, a prawie 30 tysięcy obywateli Anglii. A co no? Tak krwawa wygrana umocniła władzę stronnictwa Yorków na długie, długie lata, ale stało się to w podobny sposób, co wylanie cementu umacnia dziurawą drogę na twoim osiedlu, bo i tak za niecałe 10 lat za sprawą działalności politycznej Lancasterów Edward musiał opuszczać Anglię i uciekać do Europy. Zaraz po tym jak uciekł, wrócił jednak, tylko że z obstawą najemnego wojska i zaczęła się dekada regularnych potyczek, które nie przynosiły w sumie żadnego rozstrzygnięcia, bo nie ginął w nich nikt ważny, tylko sami chłopi albo wojska najemne, a tych grup po prostu przybywało cały czas, no bo zarówno Yorkowie, jak i Lancasterowie mieli sporo kasy. Kiedy zmarli pierwotnie zaangażowani lordowie, a tron Anglii przejął Edward V, zaczęło się robić naprawdę ciekawie. Edward V nie miał za wiele szczęścia, bo momentalnie zarzucono mu, jak tylko zajął tron, że wcale nie jest synem swojego ojca i warto to przeanalizować, czy faktycznie nim jest, jeśli on mówi, że jest, a inni mówią, że nim nie jest. Ale chwilę później został on zabity, co ułatwiło sprawę tej analizy, no bo nawet gdyby tron Anglii faktycznie mu się należał, no to już nie żył. Tron objął znany już ci dobrze Ryszard III, York. Ale jak to czasem bywa, nie wszyscy tego króla uznali i dla wielu zaczęły się właśnie lata bez królewia, a jeżeli nawet ktoś uznawał władzę Ryszarda Yorka, to i tak stronnictwa Lancasterów wielokrotnie podburzały ludność, no i na czele kolejnego takiego dużego buntu stanął przedstawiciel jeszcze innej dynastii, która pojawiła się na tej scenie politycznej, która dla ułatwienia nam zrozumienia tematu w herbie również zawierała róże. Czy to jest jasne? W sumie, czemu Wojna Dwóch Róż nie jest nazywana Wojną Trzech Róż, tego nie wiadomo, zwłaszcza, że to właśnie przedstawiciel tej trzeciej róży wyjdzie z tej wojny zwycięsko. Tudorowie, bo tak nazywa się ta trzecia dynastia, w bitwie pod Bosworth ostatecznie pokonają Yorków, zabijając m.in. króla Ryszarda. Sam Henryk Tudor tym zwycięstwem pokona też politycznie przynajmniej swoich sojuszników do teraz, czyli Lancasterów. No i tym samym zapoczątkuje właśnie dynastię Tudorów, przejmując tron. A new power is rising.
Co ciekawe, wojna dwóch róż teoretycznie dalej jeszcze trwała przez kilka następnych lat, no dopóki wszyscy Lancasterowie, jak i przedstawiciele Yorków nie zrzekli się po pierwsze prawa do tronu, a po drugie sprzeciwu wobec Tudorów. I tak właśnie zakończyła się wojna domowa, która jest angielskim odpowiednikiem naszej tradycyjnej potrawy, czyli bigosu. Niektórzy historycy określają kończącą ten spór bitwę pod Bosworth mianem ostatniej bitwy średniowiecza, ale takie tytuły są jak laury konsumenta albo opinie w internecie. Trudno je uzasadnić i jeszcze trudniej w nie w ogóle uwierzyć. Wojna dwóch albo w sumie trzech róż, pomimo dość małej ilości bitew i zaangażowania względnie niewielkich armii, odbiła się bardzo mocno w świadomości narodowej Anglików i dała początek dynastii, która decydowała o losach tego kraju przez kolejny wiek. O tym, jak mocno w kulturze widoczny jest ślad po tych intrygach z wojny dwóch róż, świadczą wytwory kultury, jak na przykład teksty Szekspira czy nawiązania widoczne chociażby w Grze o Tron. Jeśli chodzi z kolei o widoczność mojego kanału w popkulturze, to tutaj wszystko zależy tylko od Ciebie. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy.